przyjęcie. Pierwsza akcja Wiśniewski, 1-0 prowadzi drużyna Jastrzębskiego Węgla. David Smith, daleko po skosie, ten wyrzucający serwis, tuż za blok, takiwka Tomka Fornala, nikt tam nie zareagował w drużynie Zaksy. Miękki, zobaczmy Fornala, nikt nie był odpowiedzialny za to, co dzieje, się dzieje za podwójnym blokiem. Jeżeli Smith, no to miał nie tylko długą drogę, ale... 24-24, David Smith. Trafił, klewno, to nie jest pewne przyjęcie Francuza. Janek Hadrawa, czy zahaczył o blok? Szliwka w przyjęciu, Semeniuk zablokowany, no i Jastrzębianie jednak przechylają. 26-24, a więc w tym trzecim finałowym meczu o Mistrzostwo Polski. Jastrzębianie prowadzą w Kędzierzynie Koźlu 1-0. Huber. Nie była to trudna zagrywka z drugiej piłki. Tutaj popisuje się teraz Bentoniutti. Wyrzucająca zagrywka Folka, Śliwkę. Wysoka piłka na ten lewy atak i zaskakuje kapitan Zaksy przeciwnika. O tym, że libero nie ma na boisku, a to Niutti, jak widzimy, często wycofuje się. Jest pas akurat. To Niutti. Olek Śliwka na prawym ataku, ale nie kończy. Janek Hadrawa pod górę, też nie. Jeszcze raz Śliwka, Kiwka, zdążył tam Bentoniutti, no to będzie kontra, teraz musi się przepychać tutaj Fornal, to nie była dobra piłka na ten lewy atak. Kaczmarek, jeszcze grają Jastrzębianie, może uderzyć Janek Hadrawa, ale chyba trochę wstrzymał rękę. A nie wstrzymał ręki, Łukasz Kaczmarek, to taka akcja może porwać kibiców. Piłka setowa. Łukasz Kaczmarek, 109 na godzinę, klewno, broni Olek Śliwka. No mają kontrę na skończenie tego seta. Jeszcze nie teraz, dużo niedokładności, ale klewno doskonale uderza pod górę. Znają się wyśmienicie, grali ze sobą już tyle spotkań, to... Wiśniewski, a serwisowy środkowego Jastrzębskiego Węgla, no i tylko punkt przewagi. Szymura, perfekcyjne to przyjęcie Rafała, przesunięta krótka, Łukasz Wiśniewski, no utrzymują. Szymura, przesunięta krótka, ale wszystko zaczyna się od tego bardzo dobrego przyjęcia zagrywki Rafała Szymury. Norbert Huber, troszkę lżej po czasie zagrał, to Niutti tam schował dłonie, ale nie dali się na to nabrać Kędzierzynianie, którzy wychodzą na prowadzenie. Lotę na drugą stronę, Semeniuk, no mają szansę teraz Jastrzębianie i trafia po tym ostrym skosie. Spadająca piłka robi swoje, Trevor Klewno, i to jest koniec seta. Łukasz Kaczmarek, Szymura w przyjęciu, Klewno! W tej sytuacji, kiedy była właśnie ta podwójna zmiana. Klewno! Przerzut do Kaczmarka, Łukasz nie trafia, a twierdzi, że ktoś tam po drodze dotknął tej piłki. Kluczowych piłek uciekła przy zagrywkach Klewno. Klewno, no takiego balonika trochę posłał na drugą stronę, natychmiast to wykorzystali Kędzierzynianie. Szymura, Rafał Szymura na lewym ataku, nie skończył tym razem, Olek Śliwka pcha tam i to pchanie jest odgwizdane teraz kapitanowi. Popiwczak, dobre to przyjęcie, tam świetnie David Smith, ale jeszcze grają, Janek Hadrawa nie kończy tego ataku, jest kontra Kaczmarek. Kapitalnie grają, blok obrona, Jastrzębianie, Szymura, ileż on daje dzisiaj swojej drużynie, to jest 23 punkt. 22, Janek Hadrawa, posłał bombę i chyba trafił, i trafił, nawet na pewno. Tak to, jak co zrobił, to nie przynosiło punktów praktycznie przez cały mecz, to teraz końcówce, tutaj się jest spustoszenie. W drużynie Zaksy, Szymura gasi tę piłkę. I to jest wygrana Jastrzębskiego Węgla w tym czwartym secie. 25 do
do 22 i w całym meczu 3 do...